Prezydent Wałbrzycha Roman Szołemy rozpoczął kolejny cykl spotkań z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Pierwsze z nich odbyło się na Piaskowej Górze, a wiodącym tematem rozmów była gospodarka odpadami. Głównym celem spotkań ma być bezpośrednia rozmowa z gospodarzem miasta i zwrócenie uwagi na lokalne problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy wszystkich dzielnic. Jednocześnie prezydent chce przekazać mieszkańcom istotne uwagi w kwestii segregacji śmieci i szeroko pojętej gospodarki odpadami. Za kilka lat wymogi unijne zmuszą nas do segregacji minimum połowy wyrzucanych śmieci, a jak się okazuje, mieszkańcy naszego miasta mają z tym spore problemy. Jeśli wałbrzyszanie nie dostosują się do nowych wytycznych, czekają nas spore podwyżki opłat za śmieci, a tego prezydent chciałby uniknąć. Mieszkańcy muszą mieć pełną świadomość tego, że za nich nikt tej pracy nie odrobi. To nie jest tak, że możemy udawać, że segregujemy, bo musimy segregować w sposób właściwy. I coraz więcej, normy, jakie narzuca nam prawo, które sami jako państwo narzuciliśmy sobie, zgodne zresztą z wymogami unijnymi, jest bardzo wymagające. Ja chciałbym powiedzieć, że około 50% odpadów powinniśmy w roku 2020 segregować. Dzisiaj segregujemy 25%. To jest po prostu dwa razy tyle. W kwestii gospodarki odpadami mieszkańcy mieli trochę zastrzeżeń co do częstotliwości wywożenia śmieci. Pojawiały się też uwagi dotyczące niewystarczającej liczby miejsc parkingowych. Jednak zdaniem prezydenta są to standardowe sprawy dotykające mieszkańców dużych osiedli. A najważniejsze jest to, że wiele problemów zgłaszanych jeszcze kilka lat temu dziś zniknęło. Nie było żadnej uwagi dotyczącej poczucia bezpieczeństwa. Nie było dyżurnego tematu oświetlenia, ponieważ wszystkie lampy, albo prawie wszystkie, już zostały w mieście wymienione. Więc ogromny postęp w wielu takich ważnych, podstawowych sprawach dla mieszkańców, ale oczywiście ciągle do załatwienia wiele innych spraw. Służba zdrowia, miejsca parkingowe, właśnie gospodarka odpadów, nowe mieszkania. Więc nie zabraknie tematów do dyskusji. Podobne spotkania odbywać się będą we wszystkich dzielnicach Wałbrzycha. Ich harmonogram nie został jeszcze ogłoszony.